Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. W skrócie zajmuję się otrzymywaniem folii, takich jak spotykamy w domach, w sklepach czy na ulicy. Ponadto zajmuję się otrzymywaniem taśm samoprzylepnych, ale nie takich zwykłych biurowych, tylko specjalistycznych. Nagrodę prezydenta miasta Szczecin dostałem za pracę naukową, pracę doktorską. Jest to dla mnie duża nobilitacja, ponieważ potwierdza moje kwalifikacje i wyniki. Pracuję przy kilku projektach naukowych. W jednym z nich zajmuję się taśmami o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. To w ramach projektu LIDER, który finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zajmuję się też wytwarzaniem folii z naturalnych materiałów i jej modyfikacją. Celem jest biodegradowalna folia, która po wykorzystaniu nie będzie leżakować kilkaset lat, ale rozłoży się w środowisku. Dodatkowo będzie można ją wykorzystać w medycynie do opatrunków i samoprzylepnych plastrów. Końcowe efekty projektu LIDER będą pionierskie w skali globalnej. Wytrwałość, konsekwencja, koncentracja na celu. Dzięki tym cechom będziecie mogli osiągnąć wszystko, a granicą będzie jedynie wasza wyobraźnia. Szczecin, Floating Garden.